Reformacja wpłynęła nie tylko na filozofię, wpłynęła również na kulturę i o tym opowie nasz kolejny gość, profesor Zbigniew Pasek, religioznawca, wykładowca uniwersytetu na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej, czołowy badacz protestantyzmu w Polsce i też gość, którego darzę szczególnym sentymentem, ponieważ od niego odbierałam indeks, kiedy zaczęłam studiować na Wydziale Humanistycznym AGH. Panie profesorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałbym kilka zdań, bardzo lakonicznie, bo mamy tylko 15 minut, więc taka dyscyplina nas obowiązuje, powiedzieć o rozlicznych impulsach, jakie ze strony idei reformacyjnej Lutra, reformacji szły w kierunku szeroko pojmowanej kultury. Proponowałbym zacząć od tego, iż reformacja podjęła postulat humanizmu, aby powrócić do źródeł. Jeśli źródłem dla chrześcijaństwa jest Biblia, to protestantyzm nawoływał oparcie całe chrześcijaństwo o wierność Biblii, o lekturę Biblii, o badanie tekstu Biblii, właśnie badanie tekstu Biblii. A więc to był krok w stronę historii, w stronę analizy tekstu, w stronę coraz bardziej krytycznych w miarę wieków interpretacji tejże Biblii. Protestantyzm upowszechnił czytelnictwo, to nie jest to może dobre sformułowanie, ale jakby wytworzył całą kulturę słowa wokół Biblii, ponieważ protestantyzm dążył do tego, by wszyscy wierni mieli stały i bezpośredni kontakt z tekstem Biblii, a więc trzeba czytać, trzeba potrafić czytać i to także lud powinien czytać. To upowszechnienie, było, upowszechnienie czytelnictwa było ogromnym impulsem, który wyraźnie procentował w rozwoju zachodniej Europy, różnicując kraje, które miały obywateli czytających od tych, których nie mieli w takiej skali obywateli czytających. A więc przez to był także impulsem dla ekspertów w stronę, uzupełnię może mojego poprzednika, takich interpretacji, które kończą się hermeneutyką, współczesną sztuką czytania czy interpretacji tekstu, egzystencjalizmem, ponieważ postawił człowieka samotnie przed Bogiem. Zaraz do tego wrócę. Nie byłoby Kartezjusza czy Kanta, mówił profesor Gadacz, gdyby nie impuls reformacji. Protestantyzm zlikwidował autorytet Kościoła, autorytet soteriologiczny, to znaczy wykluczył pośrednictwo soteriologiczne Kościoła w takim zakresie, jak dotąd obowiązywało. Ta idea Kościoła niewidzialnego, Kościoła, który przebiega przez serca wiernych, jest bliska wielu wspólnotom protestanckim i owszem, kościoły opiekują się, kościoły protestanckie są to, tak, najogólniej można powiedzieć, pełnią opiekę nad Pismem, wyjaśniając ją poprzez ekspertów, którzy się uczą jej zasad interpretacji, ale to jest tylko opieka. Nie mają tej funkcji, którą Kościół zachodni pełni. Kościół ten zachodni, ten, określam to, co rozgrywało się na Zachodzie do XVI wieku. Zlikwidował centralizm tego kościoła, wprowadzając zasady, które dzisiaj znamy, bo są naszą codziennością, demokratyczne czy republikańskie. Przypomnijmy hugenotów francuskich, na przykład hugenotów francuskich, którzy tworzą w Francji w XVI-XVII wieku całą republikę, od synodów tych prowincjalnych, dystryktowych, synod generalny, delegaci zborów po kolei ustalają wszystkie ważne kwestie, tak religijne, jak i niereligijne. To było państwo w państwie, republika, która nie wytrzymała czasu, bo absolutyzm francuski zgniótł ją, ale była pewnym wzorcem wartym odnotowania, wartym tego, abyśmy mieli ją w pamięci, jeśli szukamy, co dzisiaj jest naszą codziennością, a co de facto inicjowała w jakimś zakresie reformacja. Należy też powiedzieć, że reformacja zlikwidowała kulturę obrazu na rzecz kultury słowa. Co to znaczy? Otóż zasada sola fide, sola gratia, tylko łaska, tylko wiara jest Państwu znana, ale wiara wzbudzana jest w człowieku przez to, że on słucha słowa i czyta go, o tym już mówiłem. Nie jest
nie jest Bóg obecny przez obrazy, nie ma kultu obrazów, nie ma kultu relikwii. Świętość zostaje wyparta ze świata. Reformacja była wielkim krokiem w stronę ochrony suwerenności i boskości Boga, aby człowiek nie mógł nim manipulować. Reformatorzy, na czele z Lutrem, to mieli na myśli, odsuwając trochę tego Boga ze świata, jakby negując możliwość manipulacji nim. Taka była ich intencja. To jest niezwykle ważna kwestia, ponieważ mamy do czynienia z dwoma różnymi tradycjami. Jak patrzymy na współczesną mapę podzielonego chrześcijaństwa, to możemy powiedzieć, że protestantyzm dziedziczy tutaj tradycję hebrajską, w której to kulturze także jest zakaz przedstawień, a Bóg jest Bogiem, aby był Bogiem, musi być Bogiem dalekim, oddalonym, nieznanym nam, ponieważ inaczej jest antropomorfizowany. Dla prawosławia czy katolicyzmu bliższy jest duch kultury helleńskiej, w której istnieje przekonanie, że Bóg przemawia przez piękno, przez rzeczy, przez piękne rzeźby. Bóg może pojawić się tu przez misterium. To są dwie koncepcje różnych religii i chrześcijaństwo tutaj jest w tym zakresie podzielone. Protestantyzm był wielkim krokiem na rzecz odmagicznienia chrześcijaństwa. To, co Max Weber nazwał odczarowaniem świata, Entzauberung. Co ma na myśli Weber, używając tego słowa odmagicznienie? Tutaj chodzi o na przykład likwidację zasady ex opera operata, więc zasady, w której Bóg zstępuje na ziemię mocą czynności dokonywanych przez człowieka. To, zdaniem reformatorów, jest niemożliwe do podtrzymania. To powoduje, że człowiek go ściąga, a nie Bóg sam objawia się człowiekowi. I jako magiczne zostaje wyparte i zlikwidowane w chrześcijaństwie. Ta zasada odczarowania w miarę wieków, tych pięciu wieków reformacji, dziejów reformacji, którą mamy za sobą, ona uległa oczywiście sekularyzacji, ale po drodze doprowadziła do czegoś, co historycy nazywają procesem racjonalizacji. Chociaż wydaje się z pozoru, że ta ścieżka jest odległa, bo Luther wierzył głęboko, był religijny, w związku z czym czy to jest racjonalizm? Nie, ale chodzi tutaj o coś innego. To chodzi o to, iż wypierając Boga ze świata, wypiera się także łatwe zrzucanie na niego przyczyn różnych rzeczy, które są dookoła nas. Na przykład choroby nie są karą za grzech, ale powodują je wirusy i powinniśmy z nimi walczyć. I teraz właśnie ten mechanizm był niezwykle ważny. Nie wsadzamy Boga wszędzie tam, gdzie dzieje się coś, czego nie wiemy. To powinniśmy poznać. To jest właśnie ten impuls racjonalistyczny reformacji. Bóg jest od tych spraw największy. Niekoniecznie musi działać wszędzie tam i tuż wokół nas. To było coś, czego poprzednie dwa nurty chrześcijaństwa nie akcentowały tak mocno, zachowując tą zdolność do objawień Boga, które dzieją się wciąż i wciąż. Reformacja zmieniła ideał doskonałości religijnej. To bardzo ważna kwestia, likwidując ruch monastyczny, a więc życie zakonne, które wydawało się w wiekach średnich, że realizuje ideał właśnie lepszego chrześcijańskiego życia. Każdy mógł być doskonały w tym, co robił. Tutaj ksiądz Pracki wspomniał tą zasadę, zawód jest swoim powołaniem. Protestantyzm wypracował to, on taki ściśle obecny i słynny protestancki etos pracy, z którego składa się rzetelność, pracowitość, transparencja w jawności życia społecznego. To, czego jak badałem w Wiśle katolików i protestantów, to katolicy zazdrościli protestantom tego, że dostają zaświadczenie za każdy grosz, który wpłacają swojej parafii, mogą sobie to odliczyć od podatku. Nie? Katolicy tego nie mieli. Nie? To są dwie różne postawy wobec świata. Ta transparencja jest niezwykle ważna. Benito Arunanda, taki hiszpański współczesny
badacz społeczny sprawdzał te tezy Webera o tym, jak to inaczej, czy jak pracują protestanci i katolicy. Okazało się, że dzisiaj właściwie pracują tak samo, tylko pieniądze wydają inaczej, ponieważ protestanci nauczyli się pewnej transparencji na swojej parafii, gdzie wszystko musi się właśnie tak dokonywać. To są niezwykle ważne kwestie, ponieważ one powodują, że nawet kiedy Europa traci wiarę, zachodni świat jest mocno sekularyzowany, na przykład Skandynawię. I gdybym tutaj był rzutnik i mógł Państwu pokazać mapę, wyobraźmy sobie taką mapę reformacji, Skandynawia, północne Niemcy, Holandia, Anglia, Szkocja i część Szwajcarii oczywiście. I potem nałożylibyśmy drugą mapę, którą też lubię pokazywać Państwu, kończąc tego typu refleksje czy tego typu rozważanie, mianowicie mapę korupcji w Europie. To się okaże, że to są rozłączne obszary, oprócz Francji. To są praktycznie rozłączne obszary. Mimo że Zachód traci głęboką wiarę i sekularyzuje się, to taka uwewnętrzniona norma moralna trwa. W moim przekonaniu to jest jedna z najważniejszych, to jeden z najważniejszych impulsów, jakich reformacja dała zachodniej Europie. Dziękuję bardzo.